Witam wszystkich i zapraszam na dzień drugi w This War of Mine. Pawle wrócił bez problemu ze szperania. Jest zmęczony i głodny. Dobra, to niech coś przekąsi, skoro się tak namęczył. O, tutaj widzę, że coś jest niedokończone, to dokończ. Katia zmęczona i głodna. Też sobie coś przekąś. Możecie to na raz robić? Możecie, dobra. Teraz Pawle, nadal głodny, zmęczony. Dobra, zjedz jeszcze to. Warzywka, sobie zjedz. A ty, nadal głodna, zjedz to. No wiem, żeby było dobrze, żeby było gotowane. Dobra, zmęczony. To ty idź się teraz połóż. Nie wiem, czy w ciągu dnia może odpoczywać. Ona też jest zmęczona tylko. Dobra, i teraz zobaczmy, co może zrobić tutaj. Zróbmy sobie... Aha. To robi z 15 godzin. Opał. Jedno... Aha, nie mam teraz jedzenia na to. Dobra. Nie chcę marnować tego. Zobaczmy, co ja będę mógł tutaj zrobić. Katia, ty sobie usiądź na krześle. Nie wiem, czy odpoczywają na krześle, ale sobie odpocznij. No, drugiego dnia to chyba nie za wiele zrobię. Filtr. Łóżko. Czy zrobić drugie łóżko? Berek. Wiecie, to chyba po prostu porobimy narzędzie. Ja postawiłem ten... To jest kuchenka? Oj, Katia, nie, to sobie siedź. Spocznij. To narzędzie mogę robić chyba. Zrobiłbym tą łopatę, może wytrych? No właśnie. Broń. Gdzie jestem, czy można naprawić? Zróbmy sobie łopatę. I wytrychy ze dwa, jakby się udało zrobić. To by było dobrze. Zobaczcie, czym jest nieprzeszukane. Katia, bierz się tu do roboty. Dziwne, przecież tu są otwarte drzwi. Coś musiałem przeoczyć w poprzednim odcinku. No pewnie, że tak. Dobra. Ty zrób jeszcze wytrych. Masz łopatę przecież. Proszę. Może weźmie następnym razem. Może... O Jezus. Ten przerwał robotę. Nie mogę tego wybrać? Może tego misję by się da wziąć. Może teraz szybciej pójdzie. O właśnie. Zaraz się pewnie okaże, że popsuje tą łopatę. Dobra, ten zrobił wytrych. Mamy trzy wytrychy, dobrze. No to... Teraz tu. Ty idź sobie odpocznij. Nic tu nie znalazła, kurde. A tutaj nic nie ma? No. Cukier. O, proszę, leki. Ekstra. Poczekaj, panie, poczekaj. Ty jesteś lekko chory.
tutaj. Weź te leki. Okej, okay, a ty przeszukaj teraz tu. Ty czemu nie śpisz? Śpij, panie. Nie masz czasu. Odpocząć. Super. No to jest sprawdź tam. Dobra. Dobrze, bierze leki. Niewyspany, to teraz ty się połóż. Okej, okay, super. Drugi zestaw leków i wytrych. Czy się zwróciło przynajmniej? O, coś na handel, biżuteria. Wzięło. Czy byś się zajarał? Nie, wyśpij się najpierw. Bruno. Idź spać. Głodny jesteś, a przeżyjesz. Mam nadzieję, jak będę. No i dobra, słuchajcie. Coś tu jeszcze mogę? Aha, tu są jakieś do przekopania rzeczy. A, bo trzeba otworzyć ten. Dobra. Dawaj, otwieraj. Katia sobie odpocznij na krześle. Szablę jest tutaj. Wyspany. Łopatą sobie poradzisz? Tak. Zabarykadowane mocno. Mam nadzieję, że się będzie opłacać. Książka. Zioła. Cukier. Odblokowało mi się osiągnięcie Finished Ransack. Czyli, że tu wszystko przeszukałem, tak? No, a to wygląda. Dobra, zamknij drzwi. Kończymy. No, to są. Zamknij. No, i o to chodziło idealnie. Szukaj zapasów. Tylko jedna osoba może szukać zapasów. Ty śpi. A ty śpi w łóżku. No dobra. Czy idziemy sprawdzić znowu domek? O dziwo, ponoć mieszkają tam nawet już ludzie z pewnością zdołali ukryć jakieś zapasy, może w innym. Zobaczmy sobie. Mamy dwa nowe rzeczy. Jedzenie dużo, leki dużo. Zaciszny dom. Normalne życie. Dobra. Weźmy ze sobą łopatę. O, i wytrychy mi się skończyły, kurde. Dobra. Na razie no to duży dom. Ciekawe. Szukaj, szukaj. Paweł. Drewno. Zajrzyjmy teraz do środka. Aha. No jakaś pani i pan. Wygląda dosyć bojowo, gościu. Dobra, wejdźmy, może po cichu się uda. Normalnie drzwi były otwarte. A nie da się z nim zagadać? A. I co, niby mamy ich tu okraść, tak?
zobaczmy, co oni tutaj mają. Papierochy. No nic, nie wziąłem na razie, więc wyluzuj, dziadku. Popatrzeć. Wiem, że to niemiło, ale... ziołowe lekarstwo. Zostawimy na tej pani to. Co mają w lodówce? Spora hewira. Jeszcze zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Cukier. Żarcie. Surowe jedzenie. Konserwy. To sobie wezmę. Ale zostawię im jedzenie trochę. Warzywa wezmę. Warzywka są bardzo zdrowe. Co się nie da daleko. Nic nie ma na ulicy. Zamknięte. Ciekawe. Wchodzimy na piętro. Szluk. Dobra, to zostawię wszystko. Nie chcę ich tutaj jakoś chamsko okradać. Nie wiem, czy to będzie po prostu liczone jako kradzież ogólnie, ale powiedzmy, że gram sobie pod siebie. Co tu będzie? List dziadka Bernarda. Bardzo się cieszę, że miałem się cieszyć. Spoko dziadek. Sporo mają leków. Dobra, ale to trzeba pamiętać. To warto też przeszukać właśnie dlatego, co oni tu mają, że gdybym był pod murem i nie mógł czegoś znaleźć, to tutaj będę na pewno miał leki. Dobra, te jedne leki ziomo weźmiemy. Okej, słuchajcie. Mamy przeszukane następną lokację. Spadamy. Do lodówki zaglądałem. Wodę. Weźmy też tę wodę. Dobra. Nie tak mało. Macie więcej niż my. Okej, zaczynamy dzień trzeci. O kurde. To był kilka szabrowników, więc nie rzucił duży strat. Szkoda, że mieliśmy żadnej broni. Bruno... o kurde. Akurat spała. Kurde, 10 wody mi ciągnęli. Bruno jest lekko ranny. No pięknie. Ojej. Lekko ranna, głodna, niewyspana. Dobra, ty sobie zjedz. Bo nie, poczekaj, wiesz co? Czy ty możesz coś ugotować? Tu jest kochanka. Ty idź się połóż teraz. Książki możemy palić tymi książkami. Zróbmy z tego. Wow. Ale tu chyba nie mam żarcia, żeby... kurde. No Pawle... też jest głodny i zmęczony. Cholera jest. Wiesz co, ty się połóż. Się wyśpisz teraz. Ty... ty będziesz gotować, więc...
Głodna, niewyspana. Dobra, to się wyśpisz. No ten to jest wyspany. Ranny. To jest opatrunek? Czy leki? Poczekajcie. Opatrunki, dobra. Weź się opatrz. A ty sobie zjedz konserwę. Ktoś czeka pod drzwiami. Dobra. Ma coś na wymiankę. Opatrzony, dobra. Chcę usiąść. Albo nie zjedz warzywko, a ty sobie zjesz konserwę. Ty tutaj będziesz gadać z gościem. Ja coś mam w ogóle na wymianę? Mam. Co będę mógł za to kupić? Leki. Już się chyba uleczą. Pytanie. Konserwy. No z żarciem jest problem. Za mało. Ale książki? Dobra. Kosywam, to się nażre. Jeden materiał mógłbym dać. Zróbmy sprzedaż. Dobra. A mógłbym kupić za to wodę. Już wodę to znajdę, ale za dwa chociażby będę potrzebował. Zróbmy tak. Nie chcę już tego dać. Dobra, zróbmy tak i sobie ugotujemy to jedno żarcie. Zrobiłem opał. Dobra. Bruno, teraz weź ty tutaj upichć coś. Ty już mu zamknij drzwi. Nie, zamknięte są, dobra? I sobie odpocznij. Nie. On jeden. Ważysz, brakuje. Aha, wydaje dwa. No dobra, zrobimy to. Aha. No wiem, żebyś coś zjadła, poczekaj. A to... Leki. Patrunki potrzebuję, ale dobra. To bądź lekko ranna. Ty jesteś opatrzony, nadal głodny. To ty sobie... Głodna jest po prostu. Ty zjedz konserwę. Pożywne. Dobra, najedzone. Okej. Dobra, koniec dnia, słuchajcie, bo to nic już się nie wydarzy pewnie. I teraz tak, ty oczywiście szukasz zapasów, ty czuwasz, a ty śpi w łóżku. Dobra. I gdzie my chcemy iść? Zachować ostrożność. Nie zrobiłem wytrychu. Niestety. Dobra, słuchajcie, pójdę jeszcze raz tutaj do tego domku. No niestety będę musiał ich... A nie, tutaj poszedłem. No dobra, pójdziemy tam, bo tam jest leków. Leków dużo, a tego potrzebuję. Dobra, szukaj zapasów. Niestety, przykro mi. Z buta wszedł. No właśnie, tego będę potrzebował. Wodę. No przykro mam, a wy macie trochę tej wody, więc przeżyjecie.
I coś jeszcze. Zobaczmy, co tam miał na dole. Tu chyba nie mogłoby wejść, tak. Skręt. Książkę na upał weźmiemy. Tu nic ciekawego. Coś tu jeszcze było. O, tu są jeszcze. Dobra, do jednych zostawimy, ale weźmiemy te ziołowe. Dobra. Dobra, słuchajcie. Na tym zakończymy dzień trzeci, noc trzecią. Udało nam się przetrwać na razie bez większych problemów. No i zobaczymy, co będzie dalej. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia.